Siema, mamy czwartek, jest godzina za 10, trzecia, jestem już po pracy. Dzisiaj sprawdzimy sobie wydajność kozy, jak bardzo można nagrzać sobie pomieszczenie, które tak jak widać jest jeszcze bez okien, bez drzwi, taka prowizorka tylko. Na dworze mamy teraz minus pół stopnia, tak pokazuje termometr w samochodzie. Przez cały dzień było tak w okolicach jednego na plusie, tak więc myślę, że w środku coś się tam zdążyło nagrzać. Ostatni raz jak byłem na budowie, to był poniedziałek, po tej bardzo mroźnej nocy, przy minus 14 przez noc w budynku było w środku tak w porywach do minus 2 stopni. Myślę, że do dzisiaj to już tam się zdążyła temperatura podnieść na plus, myślę, że co najmniej do zera. Więc będziemy testować, jak długo będzie trzeba grzać i do jakiej temperatury dogrzejemy pomieszczenie w środku. No w środku jest na pewno teraz chłodniej jak na dworze, chociaż tak może nie do końca. Tu już drzewo mam przygotowane. Zobaczymy, jak to wygląda. No, tak jak mówiłem, w środku mamy 0 stopni. Tak więc jest godzina za 10. Proszę bardzo, za 10 trzecia. Rozpalamy. Jest godzina za 10 trzecia. Tam już bez paru minut. Rozpalamy ogień. I zobaczymy, jak szybko i do jakiej temperatury nam się nagrzeje budynek w środku. Okej. No ja się w międzyczasie tutaj przygotuję do pracy. Poznoszę sobie narzędzia. I widzimy się później. Słuchajcie, działówki do donośnych kotwie za pomocą takich skrętów. Nie bawię się tutaj w poziome wbijania tego w mur. Biorę wiertarkę, wiercę pod kątem i sprowadzam w ten sposób ręcik. Zalewam to później rzadkim klejem. Robię to co trzecią warstwę, tak myślę, że po zupełności to wystarczy. I tak w każdym miejscu, gdzie ściana dochodzi tutaj do nośnej. Słuchajcie, minęło już lekko ponad pół godziny. Temperaturę mamy tutaj, no, widać, że to jest już w rogu. Temperaturę mamy już ponad 2 stopnie. Tu już to widać, pokażę dokładniej. Proszę bardzo. Ponad 2 stopnie. Lekko ponad 30 minut, tak więc jest bardzo dobrze. Ja zdążyłem sobie przygotować klej. Powiercić otwory na kotwienie działówek i co, i działamy. I myślę, że tego to nie będę wam pokazywał, no bo pełno jest już takich materiałów na YouTubie. Będziemy, pogrzejemy trochę, wrócę do was, myślę, że za pół godziny sprawdzimy dalej temperaturę. Słuchajcie, mamy już godzinę grzania, zobaczymy temperaturę.
Po godzinie grzania mamy prawie 3 stopnie, 2,5 stopnia. Myślę, że nie ma tragedii, jak na wychłodzone pomieszczenie i to, że termometr jest w rogu za ścianą, to chyba nie jest źle. Jeszcze chwilę się popali i już będą magiczne 3 stopnie przekroczone. Gdybym palił cały dzień, to tutaj podejrzewam, że bez problemu do 5 stopni można by dobić. No i tak, zaznaczam, że budynek jest nieocieplony, bez okien. W oknach są wstawione folie. Drzwi też nie są szczelne. Jest dużo, dużo strat ciepła. Strop też nie jest ocieplony. No, gołe mury praktycznie. Tak więc nie jest źle, pracować się da. Przy mrozach takich koło 10 stopni też bez problemu się dobiło do 3 stopni w środku. Tak więc nie ma tragedii. Zobaczymy, jak będzie tutaj na koniec mojej pracy dzisiejszej. Dobra, ja już prawie kończę. Już więcej nie dokładam. Mamy godzinę 18:22. Można powiedzieć 3,5 godziny grzania. I mamy na termometrze 3,5 stopnia. Z tym, że zaznaczam, tutaj jest ruch. Mało co w ogóle powietrza dochodzi od pieca. Tak więc tu w środku jest już nawet odczuwalnie cieplej. Myślę, te 3,5-4 stopnie nie jest źle. Pracować się da. Warunki dużo lepsze niż by było w ogóle bez ogrzewania.